Cześć, w dzisiejszym odcinku test Realme 8 Pro. Poprzednik testowanego dziś przeze mnie modelu szturmem wbił się na listę najbardziej opłacalnych i najbardziej polecanych smartfonowych zakupów. Nowa generacja nie przynosi nie wiadomo jakich nowości, warto więc sprawdzić, czy przed nią również rysuje się tak świetlana przyszłość. Z zewnątrz z jednej strony zmieniło się niewiele, a z drugiej jednak co nieco. Bryła jest wprawdzie w zasadzie identyczna i powiedziałbym, że absolutnie standardowa, ale w oczy rzuca się kilka wyróżników. Primo, wielki napis Dare to Leap z tyłu. Podobnie jak znacznie mniejsze logo marki obok, on jest błyszczący i co nieco wystający ponad resztę powierzchni plecków. A ocenę jego walorów estetycznych pozostawiam Wam. Części osób będzie się podobał, części zapewne nie. Druga kwestia to ciekawie zaprojektowana wyspa aparatów. Na przezroczystym, mieniącym się jakimś takim fioletowym blaskiem, powiedzmy prostokącie, ułożono cztery oddzielne kółka obiektywów. Każdy z nich otoczony jest ramką wystającą ponad szkło, tak aby ryzyko uszkodzenia było minimalizowane. To, czego jak sądzę twórcy nie przewidzieli, to super szybkie brudzenie się tego elementu. W szczeliny pomiędzy okręgami kurz włazi bardzo chętnie i da się go z nich usunąć tylko jakąś naprawdę miękką szczoteczką. Zatem rzecz to ładna, ale mało praktyczna. Przechodząc dalej, do rzeczy mniej rzucających się w oczy. Front wypada pochwalić za niewielki otwór w ekranie i zganić za spory podbródek. On jest zresztą chyba większy niż w poprzedniku, choć naprawdę o szerokość dwóch włosów. No chyba, że mi się wydaje. Góra i dół urządzenia są spłaszczone, a w zasadzie nawet wklęsłe, dzięki czemu 8 Pro może stać pionowo bez podpierania. Korpus jest wąski, przez co przyciski zasilania i głośności też nie są specjalnie duże, a plecki mocno zagięte w jego kierunku, dzięki czemu wygoda uchwytu jest znakomita. Pomagają w niej zresztą jeszcze trzy rzeczy. Dwie pierwsze mocno podkreślane przez Realme w przekazie marketingowym. Smartfon, biorąc pod uwagę dzisiejsze standardy, jest naprawdę lekki i naprawdę smukły. To miła odmiana po wielu cegłówkach, z którymi miałem ostatnio do czynienia. I do tego w ogóle nie śliski. Matowa, rozpraszająca światło powłoka plecków jest szorstka w dotyku, w bardzo przyjemny sposób zresztą. A jeśli chodzi o użyte materiały, front to szkło Dragon Trail, tył i korpus to tworzywo sztuczne, przez to, że matowe, mające szansę znosić przeciwności losu nieźle i nie brudzące się w zasadzie w ogóle. Wodoodporności żadnej nie ma, także takiej na zaklapania, inaczej niż w poprzedniku, szkoda. W zestawie z urządzeniem dostałem za to przydymione silikonowe etui i fajnie, że ono jest, ale niestety mocno powiększa sprzęt, rujnując jego smukłość i dodatkowo okalecza urodę tego błękitnego wariantu. On zresztą sam w sobie mi się bardzo podoba, szczególnie, że jest gradientowy. W Polsce póki co dostępna jest też wersja czarna i uwaga, gdzieniegdzie dostępna też druga czarna, bez tego wielkiego napisu Dare to Leap. A na horyzoncie w Indiach czai się też opcja fluorescencyjna, wyglądająca szałowo, ale nie wiadomo, czy dotrze także do nas. Zatem, podczas gdy jakość wykonania i odporność na zdarzenia losowe mogła być lepsza, wygoda obsługi stoi na absolutnie najwyższym poziomie. W temacie ekranu. Podobnie jak w poprzedniku, on ma 6,4 cala, proporcje 20:9, rozdzielczość 1080x2400 i świetną ostrość wyświetlanego obrazu przy gęstości na poziomie 411 pikseli na cal. Matryca jest super AMOLEDowa, co należy uznać za atut, i odświeżana w 60 Hz, czyli że standardowo. Wyświetlacz wspiera HDR10, ale co ciekawe nie we wszystkich aplikacjach. Ma znakomite kąty widzenia, świetny kontrast i uwaga, seryjna folia zabezpieczająca ekran powoduje refleksy, więc niestety go ogranicza, i celne odwzorowanie kolorów. Tymi ostatnimi można zresztą sterować w ustawieniach. Są trzy poziomy nasycenia i trzy poziomy temperatury. Jasność maksymalna jest mocno podbijana w trybie automatycznym, więc polecam z niego korzystać. W standardzie powiedziałbym, że jest ok. Jest oczywiście tryb ciemny w trzech podtypach z coraz jaśniejszymi tłami, jest filtr niebieskiego światła i jest bardzo prosty Always on Display z jednym wzorem zegara. I jeszcze jedna drobnostka. Silnik wibracyjny w tym telefonie rzęzie jak traktor, co nieco odejmuje od ogólnego wrażenia do pracowania. Smartfon pracuje na tym samym procesorze co jego dwaj poprzednicy, Snapdragonie 720G. To jest 8-rdzeniowa jednostka, rozpędzająca się maksymalnie do 2,3 GHz, wspierana grafiką Adreno 618 i w dwóch wersjach pamięciowych, 628 i 828. RAM to LPDDR4X, pamięć wbudowana to UFS 2.1. Telefon ma niezależny slot kart microSD i dwa osobne miejsca na nanosimki. Jeśli chodzi o wydajność, smartfon w benchmarkach wypada w czołówce swojej klasy. Redmi Note 10 Pro radzi sobie podobnie, Galaxy 52 nieco słabiej, Huawei P40 Lite nieco lepiej. Generalnie jest dobrze. Szybkości działania też nie mam powodu się przyczepić, ale z płynnością animacji jest, powiedziałbym, obecnie słabo. One po prostu klatkują, raz po raz, nieustannie i wprawne oko na pewno to wychwyci. Gwoli uczciwości wypada jednak odnotować, że testowałem model przedpremierowy i przedsprzedażowy, bez w pełni finalnego oprogramowania. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można więc przepowiedzieć, że po jednej z aktualizacji problem zniknie. Szczególnie, że tak samo było w przypadku innych modeli Realme, z którymi miałem do czynienia. A7 Pro na tych samych bebechach zasuwa aż miło. Na plusik odnotowuję to, że urządzenie zawsze jest chłodne i w zasadzie ani razu nie nagrzało mi się jakoś zauważalnie.
To nie finalne oprogramowanie, które przyszło mi testować, to nakładka systemowa Realme UI 2.0, oparta Androida 11 z poprawkami bezpieczeństwa z lutego. Interfejs w swojej domyślnej wersji ma kolorowy, przyjemny dla oka design i multum opcji personalizacyjnych. Można przełączać je pomiędzy strukturą płaską lub dwupoziomową, dostosować rozmiar siatki ikon, ich wielkość, a nawet styl, a także zachowanie takich gestów jak pociągnięcie w dół na pulpicie głównym. Działa wybudzanie i wygaszanie dwuklikiem, są gesty nawigacyjne i można sobie utworzyć swoje własne. A wśród dodatkowych ponadstandardowych aplikacji są odtwarzacze multimediów, menadżer telefonu pozwalający zarządzać jego pracą, kompas z poziomicą, pogodynka, narzędzie do przenoszenia danych z poprzedniego urządzenia oraz Soul Loop do tworzenia krótkich, efektownych filmików. Ze smutkiem zauważam zaś, że muzycznie Realme 8 Pro wypada słabiej niż jego poprzednik. Ma jeden, a nie dwa głośniki. Szkoda tym bardziej, bo on jest jak brukselka wśród kapust, mocno przeciętny. Na plusik należy jednak zaliczyć obecność gniazda mini jack i jakość dźwięku na słuchawkach. Smartfon gra znakomicie, głębokimi, ciepłymi basami, wyraźnymi sopranami i bez przesterów. Uwaga jednak, korektor Real Sound nie działa we wszystkich aplikacjach. Wpływa na barwę np. w YouTube Music, ale w Tidalu już nie. Czytnik linii papilarnych umieszczono w ekranie i on działa bardzo szybko oraz celnie. Z bzdurek można zmienić towarzyszącą mu animację rozpoznawania odcisku, a dostęp do telefonu da się oczywiście zabezpieczyć także wizerunkiem pysia. I jest to wprawdzie metoda równie szybka, ale niestety dużo mniej bezpieczna. Najmocniej podkreślaną w przekazie marketingowym cechą Realme 8 Pro jest zaś z całą pewnością 108-megapikselowy aparat. Jeden z czterech, rzekomo. Rzekomo, bo tak po prawdzie naprawdę sensowne są dwa moduły. Główny to właśnie ten o rozdzielczości 108 megapikseli i trzeba przyznać, na papierze wydaje się być niebyle jaki. To jednostka dostarczona przez Samsunga o oznaczeniu ISOCELL HM2 z ulepszonym autofokusem, przysłoną 1.88, technologią łączenia 9 pikseli w 1 i opcją pstrykania fot z trzykrotnym, bezstratnym, choć cyfrowym zoomem. One powstają zresztą w wyniku pracy zaawansowanych algorytmów łączących 8 fot w 1 i innych szmerów Bayerów, co w rezultacie ma dawać lepszą ostrość niż w przypadku zastosowania klasycznego teleobiektywu. Drugi moduł to 8-megapikselowy szeroki kąt o polu widzenia 119 stopni ze światłem 2.25 i stałym fokusem, a dwa pozostałe to bzdurko aparaty. 2-megapikselowe makro pozwalające pstrykać foty z odległości 4 cm oraz 2-megapikselowy monochromatyczny czujnik głębi. Za dodatek można uznać pojedynczą diodę doświetlającą, niestety na pokładzie brakuje optycznej stabilizacji obrazu. Interfejs jest zaś absolutnie standardowy, co oznacza, że od dziś, gdy widzę podobny, a wierzcie mi, on jest prawie wszędzie, nie będę już tłumaczył gdzie co jest, bo to w zasadzie widać. Pozwolę sobie skupiać się jedynie na ciekawostkach. Sztuczna inteligencja poprawiająca nasycenie i kontrast niektórych ujęć działa skutecznie i z przytupem. Jeśli więc lubicie więcej kolorków, można po nią sięgać. Przełącznik obiektywów ma od razu przypiętą opcję skorzystania ze wspomnianego już przeze mnie trzykrotnego zoomu i także pięciokrotnego. Pokażę Wam zaraz przykłady fot zrobionych przy pomocy obu. Trybów jest sporo, szkoda, że nie da się ich poprzestawiać, ale zestaw wybrany na start ma sens. Są oczywiście automaty, portret z rozmywaniem tła i upiększaniem, możliwość cykania fot w pełnej rozdzielczości oraz tryb nocny Ultra Night, dostępny dla wszystkich stopni powiększania i z opcją przełączania się w manual. Makro znajdziecie pod pozycją więcej, tutaj jest też tryb ręczny dla obu głównych aparatów, ale co ciekawe trzeba je sobie przełączać po lewej, tu gdzie są symbole drzewek. No i są też bajery, tryb do astrofotografii, do podwójnej ekspozycji, do kręcenia wideo z dwóch aparatów, to znaczy z przodu i z tyłu, oraz zwolnione tempo, docelowo po aktualizacji 960 klatek na sekundę w 720p. Uwaga, zdjęcia tilt shift, czyli z efektem makiety, znajdziecie nie wśród trybów, a po pociągnięciu tej małej, niepozornej beleczki po lewej stronie. Dziwne, że upchnięto je tutaj, tym bardziej, że są dość mocno promowane. A przechodząc do jakości zdjęć. Na plus na pewno są te cykane aparatem głównym. Mają sporo detali, ładne kolory, a po włączeniu sztucznej inteligencji wypalające gały jaskrawością, dobrą plastykę i dobrą rozpiętość tonalną. To, co w ich przypadku wypada sobie, to ilość szumów. Widać je często na jednolitych kolorach, a przecież zamiana 108 megapikseli w 12 powinna je skutecznie usunąć. I momentami zdziepko rozmyte szczegóły w brzegach kadru, szczególnie wtedy, gdy światła zaczyna brakować, czyli na przykład w pochmurny dzień. Dużym pozytywnym zaskoczeniem na pewno jest ten magiczny trzykrotny zoom. Rzeczywiście przez zdecydowaną większość czasu produkuje konsekwentnie znakomite efekty. I rzeczywiście, gdyby ktoś powiedział mi, że są osiągane optycznie, a nie cyfrowo, uwierzyłbym. Sięgajcie więc po niego bez wahania i zawsze wtedy, kiedy chcecie domknąć kadr. Z pięciokrotnym powiększeniem już tak różowo nie jest, bo przeglądając je w pełnym rozmiarze widać wyraźnie, że coś tu jest rozmyte i nie do końca ostre. Ale na ekranie telefonu czy nawet laptopa ciągle powinny prezentować się dobrze. To się Realme na pewno udało.
Szeroki kąt niestety nie wypada tak dobrze. Owszem, na pochwałę zasługuje duże pole widzenia, ale kolory często nie zgadzają się z tym, co rejestruje główna matryca, szczegółów jest dużo mniej, a i rozpiętość tonalna mogłaby być lepsza. Powiedziałbym, że w tej klasie to nie jest dyskwalifikujące, ale jeśli Realme chciałoby dać więcej niż to, za co się płaci, w mojej ocenie w tym przypadku to się nie udało. No i pamiętajcie, po zmroku nie ma sensu po niego sięgać, dedykowany tryb Ultra Night nie jest w stanie mu pomóc. Idąc dalej, podobnie jest ze zdjęciami w makro. Są dokładnie takie, jak podpowiada klasa urządzenia i specyfikacja. Od ciekawostka nic więcej. Po zmroku, gdy światła jest sporo, 108 megapikseli Realme 8 Pro pokazuje, na co je stać. W automacie zdjęcia najczęściej wyglądają bardzo dobrze, mają dużo detali i są wystarczająco jasne. Choć kolory, szczególnie po włączeniu sztucznej inteligencji i szczególnie w przypadku światła sodowych lamp, potrafią wyjarać oczy jak samogon niedoświadczoną gardziel. Tryb nocny jest zaś dla mnie co nieco zagadką. Bo tak, potrafi nawet znacznie rozjaśnić naprawdę ciemne kadry, ale często, gdy światła jest więcej, usuwa z kadrów szumy i jednocześnie także detale, przez co wydaje się być co nieco rozmyte. Optymalnym rozwiązaniem byłoby więc pstrykanie zawsze jednej foty w automacie i jednej w trybie nocnym, ale zapisywanie tych drugich trwa dobrych kilka sekund, a to może drażnić. Najlepiej więc po prostu nauczyć się rozpoznawać, co i kiedy sprawdza się lepiej. Zatem, całościowo, imponujący w specyfikacji 108 megapikselowy moduł w większej części dowozi bardzo dobrą jakość fot. Ale czy flagową? Nie jestem przekonany. Nawet gdyby podejść do tematu łagodniej i powiedzieć, że tak, to z całą pewnością towarzyszące mu moduły topowe nie są. Jeśli zaś zadać pytanie inaczej, czy w podobnej cenie można kupić lepsze fotomożliwości? Odpowiedziałbym, że muszę się długo zastanowić. Aparat na froncie ma o połowę mniej pikseli niż w poprzedniku, 16 zamiast 32, łączy 4 piksele w jeden i to oznacza, że finalnie selfiaki mają 4 megapiksele, trochę mało. Nie ma autofokusu, a wartość przesłony to 2.5. Jakości samopstryków się jednak nie czepiam. Detali jest sporo, kolory są naturalne, dobra jest rozpiętość tonalna, również wtedy, gdy włączy się tryb portretowy. Pamiętajcie tylko, żeby wybierać raczej mało szczegółowe tło. 8 Pro radzi sobie znacznie lepiej z separacją planów, gdy za nami nie ma jakiegoś miszmaszu. Jeśli chodzi o nagrywanie wideo, 8 Pro radzi sobie z 4K w 30 klatkach na sekundę i w 1080p także w 30 klatkach na sekundę w przypadku szerokiego kąta. Uwaga, cyfrowa stabilizacja jest dostępna tylko w Full HD. Więc polecam przestawić się na nie na stałe. Choć zauważam też przy okazji, że zdarzało mi się widywać znacznie lepiej działające stabilizowanie. Tutaj czasem pojawia się efekt wpływania i to nic ładnego. Nie da się przełączać pomiędzy aparatami w trakcie nagrywania filmów, a jeśli ustawicie rozdzielczość na 4K, nie da się z szerokiego kąta skorzystać w ogóle. Są za to sprytne bajerki, jak kolor spotowy i filtry, więc można się nimi pobawić. Koniec końców zaś wideo w Full HD wygląda przeciętnie. Przede wszystkim pod względem ilości rejestrowanych detali. Zanim przejdziemy do baterii, jeszcze kwestia łączności. Telefon obsługuje LTE Advanced, nie ma 5G, ma za to oczywiście Bluetooth 5, ma Wi-Fi 5, ma także NFC, a na pokładzie brakuje radia FM. Jeśli z kolei interesuje Was jakość połączeń głosowych, rzecz kluczowa w telefonie, to uspokajam, ona jest bardzo dobra przez cały okres trwania testów, nie zauważyłem żadnych problemów z zasięgiem. Bateria urządzenia ma natomiast 4500 mAh i fakt, że udało się wsadzić do tak smukłego urządzenia, poczytuję za sukces producenta. Drugim są naprawdę solidne czasy pracy. 3 dni w cyklu mieszanym to wynik bardzo dobry, 1,5 do 2 przy mocniejszym obciążeniu, także nie powinno nikogo rozczarować. Coś dziwnego stało się jednak w kwestii tempa ładowania. W zestawie z urządzeniem znajdziecie 65W ładowarkę i poprzednik był w stanie wykorzystać ją na maksa. Realme 8 Pro obsługuje zaś ładowanie 50W. Nie zrozumcie mnie źle, to ciągle turbo szybko, ale jednak wolniej niż w przypadku modelu starszego, co dziwi. W każdym razie 50% osiągnięcie w mniej niż 20 minut, a całość w niecałe 50. Przy takim tempie nie żal mi braku ładowania bezprzewodowego. Podsumowując, zróbmy sobie szybki przegląd wszystkich cech Realme 8 Pro. Smartfon ciekawie wygląda, jest lekki i bardzo poręczny, ekran mogę nazwać dobrym, a jeśli brać pod uwagę klasę sprzętu, bardzo dobrym. Procesor ma zapas mocy obliczeniowych, ale nie jest już najnowszy. Nakładka systemowa ma z kolei mnóstwo praktycznych funkcji, ale obecnie przycinki animacji kłują w oczy. Multimedialnie na plus jest to, jak radzi sobie główny aparat. Świetny jest trzykrotny zoom i nieźle wychodzą zdjęcia w nocy, ale szeroki kąt mógłby być lepszy, a i filmy mnie nie porwały. Znakomite jest szybkie ładowanie i dobry czas pracy baterii. Szkoda, że na pokładzie nie ma wodoodporności i głośników stereo. Jaka jest zatem moja końcowa ocena? Ano taka, że Realme 8 Pro ze względu na okoliczności rynkowe nie jest tak łakomym kąskiem jak jego poprzednik w momencie premiery, ale ciągle z łatwością wygrywa bezpośrednie starcie ze zdecydowaną większością konkurentów. Można mieć nadzieję, że część niedoróbek zostanie szybko usunięta po oficjalnym wejściu do sprzedaży, a Realme sprytnie wyceniło urządzenie tak, aby nadal podgryzać Xiaomi, któremu wypowiedziało wojnę. Tańszy wariant Realme 8 Pro 628 po zakończeniu przedsprzedaży będzie kosztował 1199 zł, a mocniejszy 828 1299. Obecnie do 12 kwietnia ten drugi jest tańszy o 5 dyszek.
Ja uważam, że to uczciwa cena i koniec końców smartfon mogę po prostu polecić. Co wy sądzicie o Realme 8 Pro? Czy telefon jest wart 1200 zł? Czy jednak powinien kosztować mniej? Czy jednak wybralibyście coś innego? Napiszcie, co sądzicie w komentarzach. Pewnie będziecie też zainteresowani tym, jak ten telefon wypada w porównaniu z Redmi Note 10 Pro. I przygotowuję porównanie tych dwóch modeli, w związku z tym wypatrujcie go na kanale w najbliższym czasie. Jeśli zaś chodzi o moje wrażenia dotyczące tego telefonu, to powiem wam, że mam bardzo mieszane uczucia, ponieważ z jednej strony super, że mogłem sobie potestować telefon miesiąc przed jego premierą, a z drugiej strony, no jednak nie wszystko działa tak, jak powinno, tak na przykład te klatkowanie animacji. W związku z tym, no trochę szkoda, że nie miałem okazji potestować zupełnie finalnego modelu. Ale cóż, to po prostu rozterki recenzenta. Test Realme 8 spodziewajcie się w najbliższym czasie tego bez Pro. I oczywiście zapraszam was też na wszystkie moje media społecznościowe i do polubienia tego filmu i zasubskrybowania kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Trzymajcie się, cześć!